Stanisław z Rolnik szuka żony już od pierwszych odcinków mierzy się z trudnymi komentarzami ze strony widzów. Fani programu uważają, że mało w nim emocji i nawet nie angażuje się w relacje, które mógłby stworzyć z Teresą, Roxaną i Olą, które przyjechały do niego na gospodarstwo. Burza wybuchła również z powodu faktu, że Rolnik na co dzień nie mieszka w pałacu, który został przedstawiony na ekranie. Na temat Stanisława i jego zachowania w programie wypowiedziała się produkcja Rolnik szuka żony. Stanisław jest zimny i nieprzystępny. Komentarz reżysera. Stanisław z 8 edycji Rolnik szuka żony wzbudza skrajne emocje. Niektórzy widzowie poczuli się oszukani, gdy wyszło na jaw, że Stanisław nie mieszka w pięknym dworku pokazanym w programie. Inni uważają, że zbyt długo zwleka z podjęciem decyzji, którą z kandydatek wybierze, przez co nawet dziewczyny czują się zdezorientowane. Stanisław wśród fanów programu uchodzi za zimnego, często nieobecnego, a przede wszystkim niezdecydowanego. Z kolei obserwując go na Instagramie widzą zupełnie inny obraz Rolnika. Stanisław potrafi żartować, ma do siebie dystans, a nawet wstawia radosne zdjęcia. Jaka więc jej prawda? Czy wizerunek Stanisława w programie to kwestia montażu? Zapytaliśmy o zdanie reżysera Rolnik szuka żony. Stanisław jest fantastycznym, młodym człowiekiem, wiedzącym czego chce w życiu. Nie jest wybuchowy, entuzjastyczny, ale jest inteligentnym, młodym człowiekiem. Mówił Konrad Smilga w rozmowie z party.pl. Reżyser nie ma wątpliwości, że Stanisław nie musiał pojawiać się w programie, bez niego również poradziłby sobie w znalezieniu miłości. Taki facet jak on nie ma takiej potrzeby, brania udziału w Rolnik szuka żony, ale chciał spróbować. Dlaczego więc to zrobił? Zapytaliśmy produkcję o niezdecydowanie Stanisława w kwestii relacji z dziewczynami, które zaprosił na gospodarstwo. Co o tym sądzą reżyserzy Rolnik szuka żony? Zobaczcie nasz najnowszy wywiad. Prasowe.